Szczęść Boże! Przenosimy się dzisiaj z Ameryki Łacińskiej do Azji. Ksiądz Andrzej Błaszkiewicz, pochodzący z Suchej Beskidzkiej. Księże Andrzeju, dlaczego w Makao i jak długo w Makao? Witam księdza Jerzego i wszystkich, którzy nas oglądają. W Makao, ponieważ tutaj to jest kolonia portugalska, więc mówią po portugalsku. Od 2016 roku posługuję tutaj w tej diecezji. Z tego rozumiem, że zna ksiądz język portugalski, tak? Tak. Jeszcze jest język angielski, posługują się nim, i pewnie kantoński, tak? Czy to jest taka jakby uproszczona wersja chińskiego? Południowe Chiny to właśnie język kantoński. Proszę mi powiedzieć, od jak dawna Macao było kolonią portugalską? Od którego wieku? To jest XVI wiek. XVI wiek. XVI wiek to jest także taka prężna działalność misyjna. O ile sobie przypominam, w filmie Martina Scorsese takie są sceny, kiedy misjonarze wyruszają do Japonii i odbijają właśnie z portu w Makao. Czy dobrze to kojarzę? Bardzo dobrze. Ten film obrazuje właśnie to, co historia Makao, bogata historia Makao jako taka brama, wejście do Chin. Chiny to jest, to jest, kojarzymy jakoś to wielkie państwo, Hongkong. No o Makao pewnie niewiele wiemy. Mógł nam ksiądz krótko powiedzieć na temat geografii, położenia właśnie Makao. Znane wszystkim Hongkong to jest 60 km na wschód, w tej samej zatoce u ujścia rzeki Perłowej. A na zachód od Hongkongu jest mała miejscowość Makao, dzisiaj mniej więcej 30 km kwadratowych. Jakie są połączenia pomiędzy Makao a Hongkongiem? To jest półwysep, czy to jest wyspa Makao? Półwysep i dwie wyspy, ale dzisiaj dużo też takich nowych terytoriów, które zostają utworzone w szybkim tempie. Połączenie między Hongkongiem i Makao jest takie... Lądowe i morskie, tak? Lądowe to ponad 4 godziny, morskie to była godzinka wodorowa. Wybudowano tam podobno, że taki most, tak, łączący Makao z Hongkongiem. Jak długa to jest trasa? Ile kilometrów? W 2018 roku w grudniu otwarto most, który liczy 45 km i w ciągu 35 minut można dostać się z Makao do Hongkongu. Proszę za klimat Makao to jest tropikalny, tak? Tak, klimat podzwrotnikowy. To czas tajfunu, to jest czas czerwiec, lipiec, sierpień. I wtedy nie można wychodzić, tak? Jest jakieś zagrożenie. No to społeczeństwo jest już wychowane, przygotowane do tego, jak podejść. I oczywiście takie zjawisko się zbliża i to, no to są ostrzeżenia, no i właściwe zachowanie ostrożności, żeby nie być poszkodowanym. Co warto zobaczyć w Makao? W Makao znanym widoku, takim miejscem są ruiny świętego Pawła. To jest kościół przy szkole, wielkiej szkole kolegium, jezuickiej. Tak? Jezuickie. Kolegium jezuickie, które też ten kościół ucierpiał z powodu kilku pożarów, no i też z powodu takich zjawisk, no, pogodowych. Dzisiaj została tylko piękna, zabytkowa fasada,
która jest wspaniałą katechezą. Na portalu facebookowym ksiądz jest bodajże Matteo Ricci, tak? To jest jezuita, misjonarz. Kilka słów na jego temat. No, wielką pracę tutaj wykonują zakon jezuitów, a właśnie ten ojciec, o którym mowa, był w wielkim szacunku, jeśli chodzi o dwór cesarski w Chinach. I dzisiaj z drugim Chińczykiem jest proces beatyfikacyjny, tak ojca Mateo, jak i jego współpracownika, świeckiej osoby. Relikwie także świętego Franciszka Ksawerego. Ksawerego, tak też są. Ponieważ Franciszek Ksawery zmarł na wyspie niedaleko. Na Makao, tam, tak? Niedaleko stąd, to jest tak półtorej godzinki jazdy autobusem po lądzie i pół godzinki statkiem. Tutaj w Makao mamy relikwie prawego ramienia świętego Franciszka w seminarium świętego Józefa. Jak wiemy, większość ciała świętego Franciszka jest w Indiach, w Goa. Już troszeczkę, że tak powiem, przybliżył nam ksiądz właśnie Makao, bardzo ciekawa historia, warto ją zresztą pogłębić, zainteresować, ale ksiądz był na przełomie roku bodajże w Polsce, prawda? I wyleciał z Polski do Hongkongu przez Frankfurt, a później do Makao w chwili, kiedy już w Chinach były zachorowania związane z koronawirusem. Czy może ksiądz powiedzieć, czy się po pierwsze ksiądz obawiał? No myślę, że tak. Wracając tam akurat w tym momencie, to było krótko przed tym, jak te zachorowania pojawiły się w Polsce. Czy już wtedy były na lotniskach jakieś restrykcje, kwarantanna po przylocie? Niech ksiądz krótko opowie, jak to wyglądało, ten powrót. Wtedy, jak wracałem do Makao, to była połowa lutego i w zasadzie samoloty były bardzo puściutkie. Już mało osób leciało, tak? Ale jeszcze tak. Loty były. Loty jeszcze były i już trzeba było wypełnić deklarację, gdzie się przebywało w ostatnim czasie. No i czy nie ma jakichś symptomów. Prawie kilka godzin następnego dnia wprowadzono jeszcze bardziej radykalne takie testy. Czy jak ksiądz wrócił, były już jakieś obostrzenia, jeśli chodzi o Kościół, o msze święte, o spotkania, o kontakt? W naszej diecezji od końca stycznia kościoły w zasadzie są zamknięte, bo dopiero w niedzielę 17 maja. Od końca stycznia, tak? Do dzisiaj. Od końca stycznia są zamknięte na niedzielne nabożeństwa. W połowie początkiem marca zostały otwarte na nabożeństwa tygodniowe z mniejszą ilością ludzi, ponieważ w niedzielę to jest niemożliwe kontrolować ilości wiernych. Dlatego były tylko otwarte częściowo na takie małe grupki do 50 osób od poniedziałku do piątku. I oczywiście z takimi wszelkimi zasadami ostrożności, to znaczy nawet na początku były odkażane nie tylko ręce, tak dotychczas odkażamy ręce, jak wchodzimy do kościoła, ale i obuwie. Poza tym mierzona jest temperatura, no i oczywiście wszyscy są w maseczkach, celebranci również. Gdzie ksiądz odprawiał msze święte, jak były kościoły zamknięte? Odprawialiście przy pustych kościołach, czy...? W pierwszej części, jak po powrocie, oczywiście to była możliwość taka, żeby odprawiać w rodzinach, w małych grupkach, tak. We wspólnotach, w domach, tak? W domach, tak. Potem, po dwóch tygodniach, to znaczy początkiem marca, jak mówiłem, otwarto kościół w tygodniu, więc można było sprawować tygodnik. Poza tym posługuje
usiąść za tym. Jak sytuacja wygląda na dzisiaj? W poniedziałek, wczoraj zostały uruchomione szkoły średnie. Za tydzień będą szkoły podstawowe. Na temat przedszkoli jeszcze się zastanawiamy. Uniwersytety są zawieszone, ponieważ są studenci z różnych stron świata, dlatego nie wiadomo, kiedy uniwersytety zostaną otworzone. Dziękujemy serdecznie. No i podziwiam odwagę i pozdrawiam, ponieważ ksiądz także tutaj w naszej parafii bywał. I pozdrawiam o to od wszystkich, którzy księdza kojarzą i znają. No i cóż, życzymy błogosławieństwa Bożego i mocy i siły w tej pracy w zupełnie innej rzeczywistości, a równocześnie nie ksiądz nam powie trochę takiego optymizmu, bo bardzo tutaj trudno przeżywamy właśnie też te ograniczenia, zwłaszcza związane z udziałem we mszy świętej, w Eucharystii, w sakramentach, ale nie jesteśmy odosobnieni, prawda? To w jaki sposób doświadczają dzisiaj wszyscy wierzący. Tak, wszyscy i wszędzie to przeżywają. Zaraz na początku, jak przyjechałem, zaraz zetknąłem się z tym, jak ludzie pragną tego, aby być w kościele, jak przy bramach kościoła dotykali drzwi kościoła, dotykali ogrodzenia, bo nie było wyjścia, nie ma wyjścia. Nie było wyjścia. Natomiast ci, którzy pozostawali w domu, w jakiś sposób był kontakt, no dzielili się tym, że no, ani spać nie mogą, ani jeść nie mogą. No, ale tutejsze środowisko, tutejsza społeczność, może troszkę inaczej niż na Zachodzie, no jest w jakiś sposób już przeszkolona takimi wydarzeniami, bo to nie pierwsze starcie się z epidemią. Kilka lat temu były inne. Także taka sprawa takiej potrzeby tego, żeby nosić maskę, żeby się chronić, żeby uważać nie tylko na siebie, ale na drugiego, to po prostu jest jakby w naturze tego społeczeństwa. Ale wszystko wraca do normy, powolutku wraca do normy. Jeszcze jedno chciałbym zauważyć, że od samego początku to zmaganie zostało powierzone jakiemuś wsparciu duchowemu świętego Rocha. Przy każdej mszy świętej jest ta modlitwa, tych transmitowanych przez internet, jak i tych, których biorą na żywo. Ludzie również ciągle wzywają o pomocy i wstawiennictwa świętego Rocha. No i także myślę, że to też jest bardzo ważny element. Życzymy zdrowia, księże Andrzeju. No. Pozdrawiam wszystkich i wszystko wróci do normy. Właśnie, mam nadzieję, że się spotkamy. Najpierw w Polsce, a później, kto wie, może... Dziękuję za odwiedziny tą drogą. Proszę wszystkich pozdrowić, dziękujemy i z Panem również. Bogiem. Pozdrawiam. Szczęść Boże, księże Andrzeju. Pokój również. Pokój z Wami.